Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. 12 lipca 72 lata temu na terenie Puszczy Augustowskiej i w okolicach ruszyła akcja Sowietów przeciwko polskiej partyzantce niepodległościowej. W studiu Radia 5 Krzysztof Skłodowski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Największa niewyjaśniona zbrodnia komunistyczna do dziś niewyjaśniona. Największa zbrodnia komunistyczna na Suwalszczyźnie. Ale również jest to sytuacja, można powiedzieć, bezprecedensowa w Polsce, bo dwa miesiące po zakończeniu wojny oddziały Armii Czerwonej i NKWD aresztowały, wywiozły w nieznanym kierunku co najmniej 592 osoby, o których wiemy, że zginęły, a najprawdopodobniej tych ofiar było więcej. Sytuacja bez precedensu. Dlaczego akurat Suwalszczyzna, ziemia augustowska-sejnińska? Znaczy, tu można tylko snuć przypuszczenia, bo nie mamy dokumentów rosyjskich mówiących o jak gdyby właśnie bezpośrednich przyczynach. Znamy dość dokładnie teraz dzięki ujawnieniu na stronach Federacji Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej dokumentów operacyjnych z tego wydarzenia. Znamy dość naprawdę dokładnie przebieg, jak planowano, jak przeprowadzano, jakie jednostki uczestniczyły. Natomiast te okoliczności poprzedzające obławę są jeszcze ciągle mniej znane. Historycy zawsze jednak dywagują i jak wyglądają dywagacje w tej sprawie? Znaczy, tu na pewno złożyło się na to kilka przyczyn. Jedną z nich był bardzo duża aktywność oddziałów podziemia na terenie Suwalszczyzny. Wiosną 1945 roku władza rządu PKWN ograniczała się tutaj w zasadzie tylko do miast. Jedynie Suwałki, Augustów, Sejny były we władaniu PKWN-u, natomiast teren był niemal całkowicie opanowany przez podziemie związane z Armią Krajową Obywatelską. Nie działały posterunki milicji, nie działały urzędy gminne. Wojsko czy Urząd Bezpieczeństwa bał się opuszczać miasto. I to była na pewno jedna z przyczyn. Władze oficjalne, władze rządowe funkcjonujące w Suwałkach zwracały się wielokrotnie i do władz wojewódzkich, i do najwyższych władz rządowych o przysłanie pomocy, o pomoc w zaprowadzeniu ładu i spacyfikowaniu podziemia. I ostatecznie tak też się stało, bo już w maju 1945 roku na spotkaniu w Białymstoku podjęto decyzję o przekazaniu tej właśnie kwestii pacyfikacji Suwalszczyzny Armii Czerwonej. Tu też być może przyczyniła się ta aktywność podziemia skierowana przeciwko Armii Czerwonej, bo Suwalszczyzna była tym szlakiem, przez który wędrowały i przewożono zagrabione mienie z terenu Prus Wschodnich. Tutaj Armia Krajowa przeprowadziła kilka akcji przeciwko właśnie takim konwojom prowadzonym przez Armię Czerwoną. To być może była też jedna z przyczyn i też pojawiają się głosy, że być może miał na to wpływ nie do końca jeszcze uregulowana kwestia przebiegu granicy. Tu prawdopodobnie pojawiały się też projekty włączenia Suwalszczyzny w granicę, znaczy przesunięcia granicy, co rzeczywiście miało miejsce na niewielkim odcinku. Jeżeli chodzi o całą obławę augustowską, tak zwaną obławę augustowską, pojawia się kilka nazwisk, które gdzieś ciągle się przewijają i w opowieściach, i w założeniach. Jakie to nazwiska? Ale mówimy o sprawcach, o tych, którzy uczestniczyli ze strony jak gdyby polskiej. No są to znane postaci z okresu PRL-u. Jest to między innymi późniejszy generał Milewski. Jest to między innymi Aleksander Emilianowicz, autor książek. To także późniejszy poseł Jan Taraszkiewicz, który w swoich wspomnieniach spisanych już w latach 60. wspomina, że również uczestniczył w obławie. To są osoby, które w tym okresie współpracowały albo były funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, a później pełniły no,
różne prominentne funkcje. To są osoby, które jednak zapisały tą bardzo złą kartę w dziejach Suwalszczyzny. I wyrosły na tej akcji? I na pewno niektórzy wyrośli. Na pewno niektórzy wyrośli, jak generał Milewski stał się naprawdę jednym z najwyższych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Żelazna kurtyna, jeżeli chodzi o informacje od Rosjan, co dalej z zatrzymanymi? Zatrzymanych podobno było nawet do 2000 osób. Znaczy, historycy nie lubią opierać się na domniemaniach niestety, a w tej chwili dysponujemy w zasadzie jedynym dokumentem, który określa konkretną liczbę osób, które zostały aresztowane i zamordowane. Jest to raport Abakumowa, który historycy Polski uzyskali dzięki pomocy Stowarzyszenia Memoriał z Rosji i z którego jasno właśnie wynika, że 592 osoby zostały zamordowane. Nie znaczy to oczywiście, że jest to pełna liczba, bo aresztowania trwały nadal. Ale spekulowanie, jak wielka była liczba ofiar, jest naprawdę chyba trochę zbyt wczesne. Trzeba jednak czekać na ujawnienie kolejnych dokumentów i operowanie już konkretnymi liczbami. Użył pan słowa zamordowane, wobec tego, gdzie są groby? To jest niestety kolejna zagadka i też tylko snute są dziś przypuszczenia. Pojawiają się najnowsze jak gdyby przypuszczenia, wskazują na rejon Sopoćkiń na dzisiejszej Białorusi. Jest to dość prawdopodobne, bo także relacje mieszkańców WGIP i okolic wskazują, że transporty z więźniami były prowadzone przez, znaczy więźniów przewożono samochodami i te samochody dość szybko wracały, więc być może, że te osoby były wywożone jedynie tuż za granicę i tam ich los się dopełni. W latach 90. działał Komitet Poszukiwań Ofiar Obławy Augustowskiej. Pojawiły się informacje o tym, że być może w okolicach GIP są te osoby pochowane. Były ekshumacje. Znaczy, takie informacje pojawiają się co jakiś czas. Ja też kilkakrotnie rozmawiałem z osobami, które próbowały wskazywać miejsca spoczynku ofiar. To po późniejszej weryfikacji okazywało się, że nie jest to prawdą. Również te informacje z 91 roku po przeprowadzeniu ekshumacji wskazały, że są to groby żołnierzy niemieckich, a nie ofiar obławy. Jeżeli chodzi o giby, dlaczego pomnik właśnie w Gibach? Znaczy, Giby jest to, można powiedzieć, centrum, w którym zacieśniał się pierścień obławy i gdzie znajdowały się główne te obozy filtracyjne. W kilku miejscach w Gibach przetrzymywano więźniów zatrzymanych w obławie i stąd ruszały transporty właśnie w kierunku granicy, w kierunku dzisiejszej Białorusi z więźniami zatrzymanymi w czasie obławy. Kiedy możemy spodziewać się ujawnienia informacji na temat miejsca pochówku? Znaczy, tu też jest tylko domniemywanie. Pozostaje nam liczyć, mimo wysiłków podejmowanych przez IPN, przez rodziny, te poszukiwania do dziś nie przyniosły żadnych rezultatów, a bez dobrej woli Rosji myślę, że będzie to bardzo trudne. Historycy rosyjscy, którzy współpracują z IPN-em i ze Stowarzyszeniem Osób Ofiar Obławy, robią co mogą, ale tu jest potrzebna decyzja najwyższych władz rosyjskich, aby te dokumenty zostały ujawnione. Tak myślę. Jakie siły zaangażowane były w obławę, jeżeli chodzi o urzędników, wojsko, milicję i owiany czarną legendą Batalion Śmierć? Tutaj, znaczy w obławie uczestniczyły ze strony polskiej oczywiście funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, milicjanci, niewielkie oddziały wojska, ale przede wszystkim w obławie wzięły udział oddziały wycofywane z terenu Niemiec. To jest około 45 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy Smierszu i NKWD. To była potężna operacja logistyczna. Jeżeli spojrzy się na te właśnie ujawnione plany, ten pierścień obławy był stworzony z kilku
pierścieni zaciskających się, cały szereg zastaw tak zwanych w ważnych punktach. Potężne przedsięwzięcie, naprawdę operacja zakrojona na ogromną skalę. Śmierć, czyli? Kontrwywiad wojskowy, w skrócie od słów śmierć szpionom, nazywany popularnie śmierszem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Cały czas mamy nadzieję, że być może dotrą również od Państwa do nas sygnały albo wspomnienia dotyczące tego czasu. Obława augustowska z lipca 1945 roku. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Obławy. Krzysztof Skłodowski z Suwalskiego Muzeum Okręgowego był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. A my zapraszamy jeszcze do Muzeum Marii Konopnickiej. Tam prezentujemy kilka fotografii Suwalczan, bo trzeba pamiętać, że Suwalczanie też byli ofiarami obławy. Kilka osób zamieszkałych w Suwałkach zostało aresztowanych i wywiezionych w nieznanym kierunku. Dziękuję.